Dziękuję, panie marszałku, pani minister, panie przewodniczący, Wysoka Izbo. Tak jak powiedziałem w moim wystąpieniu przed chwilą w imieniu koła Kukiz’15, nie mamy żadnych wątpliwości, że emerytury stażowe powinny być i powinny być jak najszybciej. Jedyna wątpliwość, jaka jest, to są intencje. Intencje właśnie tych, którzy dzisiaj mówią, że one powinny być, czyli Lewicy, Platformy i PSL-u. I mam pytanie do posła wnioskodawcy z Lewicy. W tej chwili powinien pan mieć dużo łatwiej, bo mamy marszałka również z Lewicy. Czy porozmawia pan z marszałkiem, aby dał ten zawity termin 30 dni na sprawozdanie komisji? Czy będzie tak jak poprzednio z pielęgniarkami? Pierwszy projekt i schowany do zamrażarki podkomisyjnej. Bo to jest najgorsze, co można zrobić. Obiecać, dać nadzieję, a później to zamrozić. Mówił pan o poważnym traktowaniu obietnic wyborczych. Jeżeli rzeczywiście państwo poważnie traktują obietnice wyborcze, to 30 dni w zupełności wystarczy, aby te krótkie projekty w porównaniu z innymi projektami przeprocedować, szczególnie, że wszystko jest wiadomo. Tu nie ma potrzeby zaawansowanych analiz. Ten temat się wałkuje już kilkanaście lat, a właściwie 44 lata. Dlatego zachęcam pana posła o to, żeby poszedł do pana marszałka, a pan marszałek dał 30-dniowy termin na spełnienie również swoich obietnic wyborczych. Dziękuję. Dziękuję panu serdecznie.